właśnie zorganizował. Zorganizował mecz siatkówki. Zaprosiliśmy niesłyszących. Jest 6 drużyn. Jedna drużyna jest z granicy, czyli z Lwowa. Tu jest pani prezes. My przyjechaliśmy z Ukrainy, dokładnie z Lwowa. Drugi raz przyjechaliśmy do Krosna. Pierwszy raz, jak przyjechaliśmy tutaj, pan prezes Krosna zaprosił nas na mecz siatkówki po raz pierwszy. Zagraliśmy mieszaną drużyną chłopcy z dziewczętami, potem było tak, że Lwów również zaprosił nawzajem Krosno do nas. I teraz jesteśmy drugi raz w Krośnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy tutaj przyjechać, zostaliśmy zaproszeni. Chcemy utrzymywać stały kontakt i również na przyszłość będziemy zapraszać siebie nawzajem. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy grać. Jest to okazja do spotykania się, do wesołej zabawy, utrzymywania kontaktu. Jeszcze przyjechały drużyna z Sanoka. Z Dąbicy. Rzeszowa, klub sportowy Resges. Również gospodarz, czyli Krosno. Drużyna z Przemyśla. Razem jest 6 drużyn. Nadzieję, że zawsze tak będzie, że mimo tych problemów zawsze będziemy jeździć, że będziemy grać, że będziemy się spotykać. I dzięki temu jesteśmy bardziej radosni. Cieszę się z takie spotkania bardzo i chciałabym, żeby zawsze tak było. W nas samochód odbywają się takie masy z słyszącymi osobami. To jest bardzo fajna rzecz. Oni widzą, jacy są niesłyszący, jak grają, że potrafią. To wiele, wiele osób myśli, że głusi są tylko siedzą w domu. Ale tak naprawdę głusi potrafią. W sporcie są bardzo dobrze niechętni. Dziękuję bardzo.